My jesteśmy na finale poda w drafcie 64-osobowym. 64 osoby, gramy z Neonisem. Znam tego gościa, czy ksywkę znam. Chcemy zaczynać. I myślę, że zachowamy ten zestaw skauta. Mamy drugotorowy drop. Dobranie Nessian Cruisera lub w sumie Landu daje nam całkiem niezłą rękę. Czerwony. Acroan Crusader. Nawet nie. No, myślę, że dobranie Landu też nie jest złe. Czerwono-niebieski. Jasne. Nawet nie będę udawał, że coś mam. Wiem, że zablokowałby to w ciemno. Może mieć tą kontrę, prawda? Taką jakąś tam dopad jeden. No, ale nie ma jej. Może mieć też jakiś light, jakiś, nie wiem, magma jet, tak dalej. Lightning strike, nie wiem. No, ale w sumie, ponieważ nie mam nic, żeby tego gościa dopalić, to wolę jego stracić, niż stracić Disciple'a. Poza tym, potem zagram Antusę. I potem zagram Disciple i to mi da dużo życia, o wiele więcej życia. No tak myślałem, ma jakieś spalenie. Lightning Strike, jasne. Także to był dobry call, krótko mówiąc. Jasne. Oczywiście wciąż sytuacja nie jest jakaś niesamowicie dobra, no ale dobierając Boga możemy liczyć, że będzie niebawem. To dopak kosztuje trochę, ale... Crusader... Co mogę zagrać? No mogę zagrać tą Nailea chyba najlepiej. Myślę, że nie będę atakował. Sześć cyklopów. Czy jakiś stworek? 4-4 flyer pewnie. Albo tutaj rzuci tego. Bez towara jakiegoś. A bez towara tutaj, ok. I za, a tak za piątkę, ciekawe. Bardzo ciekawe.
My odpowiemy za 10. I zagramy, póki mam wolne środki, Fade into Antiquity. Zniszczymy Oreadę. Zostawiamy ten atak, nie wiem po co on go zrobił. Równie dobrze mógł sobie zrobić typa 6-6 po prostu. Nie wiem, nie ogarniam tego do końca. Oczywiście nie zamierzam blokować, absolutnie. Mam 21 życia. I gościa 6-6 atakującego. Jeszcze ekstra mana daje mi... Ekstra mana daje mi... dwa dopaki, prawda? Kolega tu mi się odzywa do mnie. Dajcie mi chwilę. Zaraz pogadam, że nagrywam. No jak widzicie, kolej zagrywa Krakena, który jest bardzo dobry, niestety. Musimy teraz dosyć szybko postarać się wygrać tę grę. Ten atak byłby słaby. Zaatakuję wszystkim. Zaatakuję wszystkim, to tak. Krakenem zablokuję tego. Tym zablokuję Boga. No dobra, no atakujemy wszystkim. Jak dobierze, czy jak się odtapuje, to i tak przegram, prawda? No, to było do przewidzenia. Jedynie się obawiam, że ma tego to plus 1, plus 1. Może być plus 3, plus 1, albo plus 1, plus 1, prawda? Teraz oczywiście odpali Krakena, stopuje mi stwory, ale nie jest w stanie mnie zabić w dwóch hapach. Jest w stanie mnie zabić tylko... Może, nie odpa... Może go nie odpali. Jak go nie odpali, to tym bardziej przegrywa. Także musi go odpalić. No okej. Okay. No to wciąż mu nic nie daje. Myślę, że powinienem go odpalić. Stopować mi wszystko. To był chyba jego jedyny aut. No właśnie. Teraz ja dostaję takiego typka. Uruchamiam Boga i go zabijam. Nie wiem czemu nie odpalał, powiem szczerze. To był chyba jego jedyny aut, taki jakiś sensowny. Może ma jeszcze jedno spalenie?
Griptide. Ok. To sprawia, że mój Bóg prawda, przestanie być Bogiem. No w sumie, majestry Riptide to był niezły plan. Okej. Teraz ja oczywiście nie zablokuję. A to co było? To chyba słabe zagranie z jego strony. Nie wiem co to było, ale moim zdaniem powinien po prostu zostawić manę. Nie ogarniam, szczerze powiedziawszy. Powinien zostawić manę. I stopować wszystko po prostu, kiedy ja dogram stwora. Okej, jego sprawa. No teraz tego już nie jest w stanie wyjść, prawda? Bo ja dobieram teraz typka. No i zabijam go. No właśnie. Nie wiem, nie ogarniam. Zagrał jedną turę, zagrał naprawdę bardzo dobrze, po to, żeby drugą zagrać bardzo źle. No to chyba nie mój problem. Co on tam gra? On gra czerwono-niebieskim. Więc myślę, że taka jedna karta się przyda. Natomiast co możemy wyrzucić? Agenta chyba. Znaczy na pewno gram jednym Shredding Wings. A jeśli się okaże, że zobaczę bardzo dużo latających stworów, to będę jeszcze jeden wkładał. Ale myślę, że to jest tyle w tym momencie. Zresztą generalnie nie mam jakichś takiego strasznie złego mecza poza latającymi stworami. Mam pełno. To nie jest jakaś wybitna ręka, no ale mam łuk, removal. Zatrzymam tą rękę, chociaż to nie jest dobra ręka. To jest taka ręka bardzo kontrolna, a to nie jest dobrze w tym deku. No właśnie, ale jest god i jest łuk. Sater. Myślę, że muszę go zastrzelić, chociaż poczekam oczywiście na atak. Czekać na atak, czy go zabić od razu? Myślę, że poczekam jedną turę. Generalnie te dwa życia mogą mieć znaczenie, ale poczekam turę, zobaczę co zagra innego. Wtedy ewentualnie podejmę decyzję, bo jakby zagrał coś takiego naprawdę silnego, to będę miał problem. No dobra, to w takim razie strzelę od niego tego typa. Mam nadzieję, że nie ma kontry. Messian kursem, czemu nie? Samo się zdarzy, tak? Ok.
Rozbił łuk. Aha, źle to zagrałem, źle mana. Zagram sobie łuk z tego powodu, że naprawdę i tak bym zamierzał blokować tą driadą. W sumie. Nie, zagram sobie jednak. Jak wybiorę land, oczywiście forest, to będę w stanie wtedy zagrać. Odpalić po prostu tego. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie będę w stanie i tak. No dobra, okej. Vident of Tasa. To jest powód, dla którego fajnie mieć w deku Enchantment Removal. Niestety on dobierze już dwie karty, prawda? No szkoda, że te dwie karty, akurat tak się złożyło, że miał tego typa, który dobierze mu dwie karty. Trudno. Jakby ilość mojego życia nie jest aż takim problemem, prawda? Ponieważ mam ten łuk, który mi tam daje życie, prawda? Dostanę jakiś enchantment pewnie, nie? Dobra, lightning strike, jasne. Myślę, że wolę dostać 3 życia. Wow. No, mówi, że impressive, ale jego deck też nie jest najgorszy. Mówię szczerze. Cześć mama. Kraken. A to niespodzianka. Z Krakenem nie jestem w stanie wiele zrobić niestety. No może poza odpaleniem mojego boga, który mi... da troszkę życia. Zaatakuje. Wydaje mi się, że na razie przynajmniej ten wyścig wygrywam. Generalnie połączenie Dead Touch z Tramplem jest bardzo fajne, prawda? Bardzo dużo damage'u przebijasz. Jakiś latacz, tak? No. Niestety. Rage of Purpuros. Być może powinienem... Nie... Nie mogę nic zrobić, żeby temu zapobiec. Jedynie mi się to skończyło tak, żebym nie zadałbym obrażeń.
W sumie to zrobiłem właściwie. Zaatakuje, on dostanie manę. Jak on dostanie manę, to i tak nie żyje, więc muszę zaatakować, myślę. W sumie 8 mana. Czy jak dostanie manę, to na pewno nie żyje, prawda? No bo wtedy gość robi się 10-10. Robi się 10-10. Czyli za 12 mnie bije. Czyli wolę lepiej zaatakować. I potem nie, bo jak szczamblokuje. Nie mogę zaatakować. Dobra, zostaje w bloku i liczę, że nie dobierze many po prostu, ale zakładam, że jednak dobierze. Mnie po prostu zabije z miejsca. Griptides. Tak jest. No to już jest taka trochę obrona częstochowa, wydaje mi się, że tutaj już nie jestem w stanie wygrać tej gry. Generalnie gość ma bardzo dobry deck. Masę spaleń, bounce'u i dobry stwór. Ten kraken tutaj jest strasznym problemem. Może jakbym się dał chociaż odtapować jedną turę, to może mi się uda coś z tego jeszcze wyciągnąć. Ale nie ma żadnej odpowiedzi na tego krakena, prawda? Ten kraken w końcu zdominuje tę grę. Klątwa świnki. To będzie chyba tyle. Zamiana Boga w świnie. Nigdy nie było tak przyjemna. No, zablokuję. To na dwójkę. Z tego co widzę, to w zasadzie gość nie ma latających stworów. Nie byłem w stanie przez całą grę użyć tego Shredding Wings. Dobra, to tyle. Także te Shredding Wings chyba sobie zostawię w sideboardzie. Natomiast...
Shredding Wings. Natomiast chyba zagram... tym. Albo typem po prostu kolejnym. Czy dwa typy. No zagram sobie tym typem czy dwa. Po prostu jako kolejnym, kolejną kreaturą. On ma naprawdę sporo odpowiedzi na tych, na te moje stwory niestety. Generalnie ma naprawdę porównywalny, jeżeli nie lepszy deck, bo jednak ten, szczególnie ten, kurde, jak mu tam jest, Kraken, no jest takim problemem dla mnie. Mój deck akurat nie jest jakby w stanie sobie z nim łatwo poradzić. Zresztą nie ma chyba wiele decków, które sobie łatwo z nim radzą. Tak chcę zaczynać. Myślę, że nie wezmę Mulligana mimo wszystko. Może schodzić do szóstki. Potrzebuję dobrać po prostu w dwóch drawach land. Jeszcze jeden land i będę w domu. Satyr. Optymalnie byłoby, żeby nie zagrał Lightning Strike'a w tego kursera. Pewnie to zrobi. No jasne. No teraz się zacznie zabawa. Dostawanie życia. Nie ma niebieskiej many, to jest dobry znak. Poproszę Lightning Strike'a numer 2. No, atakuj, przyjacielu. Jest niebieska. Nie fajnie. To mi się nie podoba. No jak dostanę Riptide, to i tak dostanę Riptide, prawda? A zawsze wolę mieć czyjeś życia niż... Krótko mówiąc, to jest informacja, że nie ma Riptide'a, albo że go nie chcę użyć, prawda? Gdybym miał Riptide'a, to by go natychmiast użył. No proszę, zripował kolejny land. I ma Krakena, tak? Vaporkin. To nie jest Kraken na szczęście. Ja na szczęście mam łuk. Kontra. No, strzelę w niego za dwa, prawda? W sumie najpierw myślę, że zaatakuję. Gdyby chciał robić jakieś sztuczki.
Riptides. Myślę, że wolę dołożyć po prostu kontorek plus 2, plus 2, plus 1, plus 1 tutaj. To jest dla mnie, myślę, istotniejsze. Ten latający stwór, no oczywiście tam gdzieś bije po dwa, ale jakby mam removal na niego na ręku, prawda? Najbardziej się boję krakena, no jak dostanę tego krakena, to jeszcze ma szansę z tego wyjść. Bident. Będziemy dobierać, tak? Aha, okej, okay, czyli daliśmy radę, a to oczywiście zaczyna kolejny draft, ale tego drafta nagram już rzeczywiście w kolejnym odcinku, także daliśmy radę wygrać pierwszy z serii dwóch, znaczy pierwszy z draftów i teraz będę grał drugi draft, który, tak jak powiedziałem, będzie nagrany w kolejnym odcinku, na pewno z niego też zrobię relację, chyba że dostanę szybko 0-2, prawda?